la 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 la. I to się będzie powtarzał. La 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 la. Tylko anioły. Gościem specjalnym tegorocznej edycji Festiwalu Piosenki Maryjnej był Tomek Kamiński z zespołem. Artysta już po raz drugi uświetnił festiwal swoim występem. Wracam do waszego coraz bardziej pięknego miasta. Jak sobie tak przez chwilę przeszliśmy, to pięknieje, Bochnia pięknieje, tak jak wiele polskich miast na południu i bardzo się z tego ogromnie cieszę, że zaprosiliście mnie państwo kolejny raz. Tomek Kamiński swój pierwszy autorski album pod tytułem Małe Miłości wydał w 1999 roku. Znalazł się na nim m.in. popularny utwór Ty tylko mnie poprowadź. Tym samym artysta wpisał się w nurt muzyki chrześcijańskiej. Jak mówi, śpiewa o tym, co dla niego najważniejsze, a w utworach otwarcie mówi o swoich przekonaniach religijnych. Boheński Festiwal jest mu bliski właśnie ze względu na postać Maryi. Dla mnie jest ogromnie ważną osobą, jest przede wszystkim Matką Boga. Ja codziennie modlę się do Matki Bożej, śpiewam o niej piosenki, codziennie z nią rozmawiam, więc dla mnie to jest niezwykle ważna osoba. Oczywiście oprócz Trójcy Świętej, Matka Boża jest taką czwartą osobą, do której ja z taką samą siłą się modlę. Przybyli na koncert mogli usłyszeć utwory pochodzące z 6 płyt autorskich Tomka Kamińskiego. Przede wszystkim z krążka Muzyczne listy do młodych, który powstał dla Ojca Świętego Jana Pawła II.